co myślę o pomówieniach na ten względ Izaka, możemy przeanalizować. Mamy jakieś kontropinie? I coś wam też powiem. Bardzo mocnego. Pytajcie, teraz Wardęga bawi się w rumaka, który jakby to powiedzieć, w rumaka, który mówi, jaka jest prawda. To zapytajcie się, jak macie Wardęgę, czy Izak, będąc w Gołcach, zdradzał Paulinkę bardzo regularnie, na przykład z Patką, czy chciał ją zdradzać, jaką Patką, nie wiem, może się dowiecie, może zapytacie, czy chwalił się tym, że go to podnieca, że może zdradzać swoją żonę, zapytajcie. A dobra, bo to było pytanie do Wardęgi, a Wardęga na to pewnie nie odpowiedział. Gdzie dowody na to? Ja nie wiem. Ja nie bywałem w Gołc. Mnie po prostu troszkę to bawi. Zabawnie jest obserwować swoje minione błędy, powielane przez inne osoby. Gorzej, jak dochodzi do ciebie, że kiedyś też byłeś tak głupi i tego nie widziałeś, to prawda. No ale to może być o wszystkim, nie? To może być o wszystkim, a może być o niczym, a może być o czymś, albo nie musi być. A, jeszcze Izak tu się wypowiedział. Człowiek stara się robić fajne rzeczy. Dbać o siebie i rodzinę. O polskiego CS-a. Wziąłem udział w Gołc, żeby spróbować rozwinąć kilka obszarów, z którymi zawsze miałem trudność. A teraz oskarżany jestem o rzeczy, które nie miały miejsca. Jest mi po prostu po ludzku mega przykro, bo cierpię na tym nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. Czyli Piotr zdementował. Piotr zdementował. Murem za Izakiem napisał Hades. Lindę JN. Nathan odpisał tak. Współczuję tylko biednej Paulinie, którą tak chronisz przed internetem, aby dziewczyny, które zmanipulowałeś, nie mogły się z nią skontaktować. Nie no, jakby... Paulinę dosyć łatwo można znaleźć na Facebooku, bo na przykład wiesz, że się nazywa Paulina. A z racji tego, że Piotr jest Skowerski, to możesz się na przykład domyślić, że ona jest Skowerska, nie? Więc aż tak ciężko by nie było. Nie masz tego farmazoniarza. Piotrek, trzymaj się. Izak i tak nikt nie uwierzył temu pajacowi. Izak, pamiętam cię z CSGO i twój profesjonalizm się nie zmienił. Przecież Marcin to debil, on zrobi wszystko, żeby w centrum uwagi. Okej, czyli ludzie jakby tak murem za Izakiem zrobili. Pomówienia na to, że Izak zdradza, są od 10 lat. Już za czasów Pompa Teamu XD. Popytajcie się swoich idoli internetowych. Wardęgi, Nitro. Ale niedługo będzie coś mocnego. Na Boxdela coś wyjdzie też coś wyjdzie fajnego. Teraz pytanie do ciebie, czy też jesteś murem za Izakiem? Tak. Tak, ja też stoję murem za Izakiem. Też mam taki dylemat, bo kiedyś kupiłem komputer, który on reklamował i był rozpierdolony. Jak streamowałem, to mi się losowo wyłączał. Więc mam takie mierzane uczucia odnośnie jego persony. Ja wam powiem tak, chuj w to, stary. Tak. I teraz ja myślę, że to, co powiem, powinno jakby do was w jakiś sposób trafić. Ja wiem, że dużo osób jakby chciałoby rozlewu krwi, żeby się działo. Tylko na koniec dnia jakby to nic nie zmienia, bo to, czy Piotr był wierny, czy wierny nie był, to nie jest przedmiotem żadnego sporu sądowego, więc ewentualnie jak działać na czyjąś niekorzyść, to jakby no, tej Pauliny, nie, o której się cały czas mówi, i to w sumie jest ich sprawa, nie? Mi się nie chce jakby 10, ja też już mam 29 lat, nie 21, czy 23, czy... No czy kiedy to tam było, kiedy jakieś różne rzeczy się mówiło i jakby... Jest mi to po prostu niepotrzebne do życia, rozumiesz, nie? Ja wam tylko od siebie mogę powiedzieć jedną rzecz. Nathan mówił o jakiejś Patce, o jakichś Gołcach. Ja w domu Gołc nie byłem nigdy. Co działo się w domu Gołc, to nie wiem. Jakieś tam czasami ktoś jakieś anegdotyczne rzeczy poopowiada, ale no to tyle, nie? To mi chodzi, stary, czasami w życiu nie chodzi o prawdę. No ja wam powiem tak, no... Jeszcze tak już kończąc ten temat Izakowy. Niech każdy sobie żyje ze swoją prawdą i tyle. Jakby ten temat był przedmiotem sporu sądowego, kurwa, jakieś wymuszenia, wiesz, cokolwiek, to można się w to zagłębiać, ale tak. Mi też się już nie chce, kurwa, wiesz. Bo
Znaczy, o co mi chodzi? Bo jakakolwiek by prawda nie była, to jedyne co, to temat jest dla poklasku i jedyne, kto na tym cierpi, to ta kobieta, która jakby nic nie miała na to wpływu i siedzi smutna w domu, nie? Znaczy, ja bym też nie krytykował Natana, nie? Bo Natan jakby paradoksalnie w całym tym, on w całej tej swojej postaci internetowej, to ja bym zero-jedynkowo nie powiedział, że on robi coś super albo robi coś źle, nie? On jest młody, robi niektóre rzeczy chaotycznie. Myślę, że do niego też kiedyś dojdzie, że nieważna jest racja, ważny jest święty spokój, nie? I tyle. A nie możesz oczekiwać świętego spokoju, jeśli sam tego spokoju nie dajesz innym. Więc wiadomo, są rzeczy, które można analizować, nawet jakieś podśmiechujki lekkie, wiesz, bo niektóre są ten... Ale już tak myślę, że też ja tam na dramacie nikogo nie będę siedział i czasami powiem pewnie coś głupiego, jeśli ktoś powie, dwa tygodnie temu się śmiałeś z tego, no bo też jestem niedojebany, nie? Jak większość z was, ale mnie tylko zastanawia, skąd Natan ma takie pojebane info na każdego? No nie wiem, być może robił kanał Freak z Boxdelem, a Boxdel jest osobą, która dużo mówi. Ponadto jak przebywasz z tymi ludźmi z internetu, to oni nawzajem sobie dupę opierdają, bo nie jest ciężko zostać jakimkolwiek świadkiem jakichkolwiek z takich zachowań. Ja powiem tak, pierwszy raz widzę, no to zresztą też nie trzeba być jakimś bystrzakiem, żeby to zauważyć, że Boxdel nie zareagował szybko. Szybko to znaczy emocjonalnie. Emocjonalnie to często to źle, więc jakby to mnie skłania do hipotez. Pierwszą hipotezą jest to, że wyszedł z założenia, że nie ma co zbierać i może chce przemilczeć, bo nie ma się z kim kłócić i o co. A drugą hipotezą jest, że metodycznie będzie starał się odpowiedzieć na to. A że materiał Wardęgi pojawił się 4 doby temu, no to jest dosyć sporo czasu, żeby jeden film zmontować, jeśli wiesz, co chcesz na nim powiedzieć. Więc myślę, że jedno z tych dwóch. Albo się pojawi jakoś ASAP jakiś film, albo się nie pojawi nic, nie? Czyli tak ogólnie powiedziałem wam tyle, że albo będzie film, albo nie będzie. Ale ja nie wiem. Ale myślę, że będzie. Jakbym miał powiedzieć, to będzie. Skłania mnie to do myślenia też, że napisał Wardędze, że zagrajmy. Nie wiem, czy teraz gra na czas, bo wiesz, bo Wardęga sobie też teoretycznie... Nieważne jak on ma to, Wardęga ma to poukładane w głowie i nieważne co jeszcze ma tam na tych dyktafonach i nieważne co jeszcze ma na komputerze, to na koniec dnia pewnie też jest zaciekawiony, co chce powiedzieć Boxdel i to jest też życie takiej niepewności, nie? Wardęga mówi najlepiej, że po jego filmie Wardęga napisał mu zagrajmy, Boxdel napisał mu zagrajmy, no ta, no o to mi chodzi, nie? Cisza gra trochę na jego korzyść. Może się bać, że Wardęga opróżnił do kropowego magazynku. Wardęga miał po czasu na strategię. Wiecie co? Jedna rzecz do mnie doszła, że w obecnym stajcie, w jakim jest internet, to można po prostu krzyczeć bez sensu. Powiedzmy na przykład ten. Powiedzmy, że Wardęga wrzuca taki film, jaki wrzuca. A Boxer odpala live'a i mówi Kerzyłek z lesu, Kerzyłek z lesu. I na przykład mówisz, o jak on nie odpowiedział. A potem nagra piosenkę Karzełek z lasu. Będzie mu mama, ale coś tam Karzełkowi, nie wiem, chuj nie staje. Coś takiego mu wymyśli. Jak to będzie robił wystarczająco długo, to już wejdzie w podświadomość ludzi, nie? Jeden robił coś bardzo, bardzo poważnie i może mieć rację, a drugi co z niego bekę robi. No. I na koniec dnia ludzie będą już... Bo ludzie ogólnie nie lubią ambitnych treści. Jest ileś osób, które lubi ambitne treści, lubi prawdę, lubi fakty, lubi się informować, ale dużo większa część ludzi po prostu ogląda to jako rozrywkę. I na koniec dnia to dla tych ludzi, którzy to oglądają, bo coś się dzieje, bo jest zadyma, to im jest obojętne, czy Boxer kogoś oszukał, czy go nie oszukał, czy ma obrzezanego chuja, czy nie ma, czy jest uśmiechnięty, czy nie jest, nie? Bo nie grozi im, żeby go poznać, żeby zrobić z nim biznes, więc oni nawet nie muszą się przejmować tym, jaki ten człowiek jest. Więc jak wrzuci coś, co będzie równie bardzo zajmować ich czas wolny, to i tak to będą oglądać, nie? Wiesz, to jest trochę na zasadzie, ktoś ci mówi,
zrobiłeś tu i źle. I ty mu robisz tyryryryryry. Mówi, popełniłeś tu błąd, a ty tyryryryryry. Jak chcesz rozmawiać z takim kolesiem? Kurwa, nie da się rozmawiać. Albo wiesz, on ci mówi, no bo to i to i to, a ty gadaj do dupy, gadaj do dupy. A stary, abstrakcyjna to jest abstrakcja. A co ludzi bardziej będzie bawić? Tyryryryryry? Czy zlepek twoich błędów? Tak, no taki Kasjusz. Tak, taka obrona Kasjusza. Ty mówisz coś do Kasjusza, a Kasjusz ci mówi, że cokolwiek. I ty mu mówisz, a on nadal krzyczy, że jesteś głupi. I ty mówisz, nie Kasjusz, nie jestem głupi, nie wiem, kurwa, skończyłem 10 razy studia, mam 160 kg. Debil. Nie da się gadać, stary. Czytałem kiedyś o osobie, która ma pseudonim Murzyn. Podejrzewam, że większość osób, która nie jest w 100% biała w Polsce, ma ksywę Murzyn. Wiesz, że lata wątek o wypadku z udziałem zielonego Mustanga, bokser zamieszany. Badek a debile na debile, ma wypadek i debile się cieszą. Nagrywają się cieszą. To jest chore. Lubina, nie? Ciekawe, za co mógł stracić prawko, Magali, może nam powiesz, wydaje mi się, że wiesz więcej. Bokser kupił auto za hajs donate. Bokser oblewa Margarinego na mini. Maj 2019. Panie się doprowadziło do policji, mając prawa jazdy, zrzucając wszystko na pasażera, który miał uprawnienia. Obiecałeś mu tak dłużej, co z tego wyszło. Składanie fałszywych zeznań nie jest okej. Okay. W sumie to wstawiłem losowe auto z Google Grafika, bo nie chciałem samego tekstu zostawiać. Konopski Bartęga. Ale nie było żadnych ofiar, ani śmiertelnych, ani uszkodzonych. Po prostu pojeżdżany fakt, że osoba kierująca nie miała wtedy prawka, myślę, że dużo zmienia. Są dowody w postaci dłuższych materiałów oraz rozmowy pewnych osób, ale to nie publiczne. Disclaimer. Wypadek był spowodowany Mustangiem, nie Jeepem. Chodziły plotki o Jeepie, ale to nie ten wypadek. Albo nie było wypadku Jeepem. A może Jeep został sprzedany po utracie prawka? Chuj wie. No, wszystko się klei. Chronologia zdarzeń. O, w końcu. Utrata prawka. Zapierdalanie Mustangiem 260 maju 2019. Bez prawka. Kolizja Mustangiem. Bez prawka. Zrobienie ponownie prawka w sierpniu 2019. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Kurwa, też mogli mu zabrać na 3 miesiące, nie wiem, czy wtedy to prawo. Disclaimer 2. Wypadek nie był na początku maja, tylko później. Gość z nagrania wyżej to prawdopodobnie The Voyak, kolega i samo. Kiedyś coś nagrywał, ale nie był zbyt popularny. Chyba to on, ale głos się zgadza. Możecie dać znać, co sądzicie o tej teorii. To auto, którym woził się Bokser, ponoć było wypożyczone źródło. Wielu stałych, jak i mniej stałych w wchodu Boksdela o jego rzekomym kupnie zielonego Mustanga GT z silnikiem 5.0 i mocą 450 koni mechanicznych. Boksdel faktycznie jeździ Mustangiem, ale jest to samochód wypożyczony, także nie jest to jego własność, a jeżeli chodzi o tą furę, to samochodu tego nie da się nie zauważyć na ulicy. Jest on pomalowany na kolor Need for Green. Jeżeli chodzi o cenę takiej fury, to standardowo, jak tu w tej serii Mustangów, cena kształtuje się na poziomie 200 tysięcy złotych. Powtarzam. Ale póki co to na tyle. Więcej nie mam co już tutaj rzucać, możecie czekać go na odzew S.A. Warnęg albo Konowski. Tak po ludzku mi szkoda, że ludzie dokonują takich czynów, a potem jeszcze staram się to utaić za wszelką cenę. Michał, bardzo cię lubiłem, ale po tym wszystkim dużo osób ma problem do mnie. Czy faktycznie byłem czarnym orłem? A może wszystko to tylko przykrywka? Jak opracowałem przez ostatnie 5 miesięcy, a może za tym stoi coś jeszcze większego? A może? Tak czy siak, pora na odkupienie. Więcej lików w sumie. Prank na Boksdelu TikTok The Voyak. To nie dowód, ale w sumie zabawne nagranie tej wypi. Wygrane! Nie! Pojebany jesteś! Nie napił! Jeździmy na... Druga część, może potem coś jeszcze dodam. No to było. Tajny agent NWD, no nieźle. NWD, co się rozwija. Sigma. Niezły troll, Ops Boksera od jakiegoś dłuższego czasu, zrobić sobie wiemy coś tam. No ja nie wiem, no... To są wszystko domniemania, nie? Brak twardych dowodów. No w sumie, no ale to, że tata Boksdela jest policjantem, to chyba od Pandory, wiadomo, nie? I tu masz Roki, co ją wylepsą na streamie. Mam dużo dowodów w aferze wypadkowej. No nie wiem, zobacz sobie tę nitkę i oceń. Mam nagranie szalonego, bo nie jestem czarnym orłem. I to była pewna rodzaju gra, udawałem orła i to jest szerszy temat. Nie byłem na froncie Boksdela na poważnie, była podpucha, a to teraz mam dużo materiału. Nie wiem, no oceń sobie tę nitkę. Nie tak daleko w sumie, ale to też nie takie proste, też i dużo rzeczy wyszło z ręki Wardęgi. Dzięki Zombana, by the way, DZD. Bloblu, blowa, XD. X Cuska. W siedzibie kanału Kretów. Fajnie lubię organizację, po prostu zdarzyć się pieniądze, chyba że to na fajnie dojedzie. Te słowa nie są losowe z Buddą. No ja nie podważam jego wiarygodności, nie? Ale po prostu. Ale widzicie,
już się w jakimś stopniu to klaruje i to nie jest już, że ktoś jechał jeepem i zabił dwie osoby, a tak ogólnie to jechał pany i najebany, tylko ktoś rozbił Mustanga i nie miał prawa jazdy. Skala wykroczenia nie jest ten. Te blablablowa i td to drewa. Aha, okej. Okay.